Tak, Zygmunt Krajewski to mój tata. Zgadza się. Czyli nie ma możliwości przełożenia wizyty? Rozumiem. Tak, rozmawiałam już z doktorem, ale konsultacje mamy dopiero w następnym tygodniu. Dobrze, to dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ciężki dzień. A jaki nie jest? Będzie dobrze. Słucham? Będzie dobrze. Zobaczy pani. To znaczy, ja nie wiem, co panią trapi. Pewnie nie jest to nic łatwego, nie? Ale niech pani zaufa mojemu doświadczeniu życiowemu. Wszystko się poukłada. Pani uwierzy człowiekowi w moim wieku. Dzięki. Ale jakoś w to wątpię. Ale ja wierzę, że będzie bardzo dobrze. To cokolwiek to jest. Chodzi o mojego tatę. Tak? Jest bardzo chory i... Nie wiem, po prostu nie mam już na to siły, a wiem, że muszę. Widzę, że pani bardzo go kocha. Bardzo. A ta choroba to jest coś tak strasznego. Wyobrażam sobie. Moja żona umarła. Nawet już nie pamiętam kiedy. Tyle lat. Ale wiem, jakie to utrapienie. Człowiek chce pomóc, a nie może. Po prostu brakuje mi już siły na to wszystko. A ja wiem, że pani da radę. Wiem to. Niby skąd? Jeśli rano nie ujawnia nowych alegorii, a jeśli nie pielęgnujemy nadziei na noc, to po co to zbierać i ubierać? Goethe. Zna pani. Tata mi dużo czytał. W ogóle lubił bardzo dużo czytać. O tak, o tak. Dzieci należy edukować i to ile się da. Ja swojej córce też dużo czytałem. Pani wieku jest. No. Może trochę młodsza. Niedawno studia ukończyła. W zeszłym roku. Całe życie przed nią jeszcze. Ale teraz to zabiegana jest. Dodzwonić się do niej nie można. Nie. Ciągle pracuje, wie pani. Jak to? Taka kolej życia. Ja to rozumiem. Ale fajnie by było, gdyby tak sama zadzwoniła do niej. Zapytała, co tam, jak życie mija. Ale ona ma już swoje problemy. Jak każdy chyba. Dobry był dla pani? Najlepszy tata, jakiego sobie można wymarzyć. To znaczy, jestem pewien, że docenia panią i kocha, nawet jeśli nie daje czasem tego po sobie poznać. Dziękuję. Nie poddawać się. To moje motto. Da pani radę. O. To nasz. Słucham? To nasz autobus, tata. Chodź.